Kurde, mam dla niego prezent, nawet dwa. Teraz ty. Ale wiesz, zobaczymy, jak będzie grzeczny, dostanie dwa. Jadę go odwiedzić i zobaczyć, czy naprawili mu już Yamahę. Może będzie, nie spodziewaj się mnie wcale. Mam nadzieję, że trafię do niego, bo raz kiedyś byłem. Ja jeszcze pamiętam, zimowa aura była. No i po odwiedzinach pojadę na miejscówkę. Siema, sakwa jest otwarta. Taką miejscówkę, gdzie dojazd to jest taki, jakby to powiedzieć, mało uczęszczany, czyli taka fajna droga na Willy. Mam nadzieję, że te światła mnie, czujniki dostrzegą, że ja tutaj stoję. Muszę szeroko się rozstawić barami. Od enduro klatka mi urosła i kurde, nie mogę ubrać ciuchów na ścigacza. Wszystko jest dobrze, ale w klatce urosłem, no. Jakiś sprzęt jedzie, zaraz go dopadniemy. Chyba. Jak będę tu kwitł, to nie za bardzo. Może też jedzie na tą miejscówkę tam na kole upalać. No. O, tu popadało. U mnie sucho, a tutaj padało. Sakwa się otworzyła. Siema, sakwa jest otwarta. No i pomogłem. Siema. A ten nie mówi siema. Za mała pojemność, Boże moja. Ciekawe, czy ci siema powiedzą. Siema, powiedzieli, siema. Zapomniałem już, jaka to jest krusza. Ale dojadę, no to jakieś znaki tam będą. Na pewno. Tam jest krusza duchowna, a tu jest zamkowa. A do jakiej jadę? Nie wiem, do Podlotowej chyba. Tu będzie gdzieś w prawo. Ja tak dzisiaj się zastanawiałem, bo miałem jechać ścigaczem do Lichenia na zlot, ale pogoda u nas była do dupy. W ogóle w Licheniu też tam miało padać. No i nie pojechałem, bo się piło, padało. O, na tej stolicy, dobrze. Tak, pamiętam. Padało i tak sobie mówię, kurde, może bym dojechał krosikiem tam. Bez problemu takie 55 km by było na dojechanie betą. Nawet do Bydgoszczy na zlot mógł też minąć.
gdzieś później w lewo jakoś. W lewo i prosto. Dobrze, że masz tutaj asfalt. Kurde, teraz gdzie? Prosto czy? Nie wiem. Spróbuję tu prosto jeszcze pojechać. Wiecie co, trafiłem. Nie trafiłem. Trafiłem. Są majstry, no. Dzień dobry. I co? I co? Motor zrobiony? Mam coś dla ciebie. Masz te buty w końcu? Ma, przyjmij. Tak? Pokaż. Łe tam. A kask masz? Mam. To pokazuj go. A rękawice ma? Ma. Nie ma jeszcze kombinezonu. A gdzie gogle masz? Masz? Zobacz, ja ci przywiozłem takie. Magnetyczne. Że się szybko ściąga. Trzymaj. I masz te rękawice. Zobacz, czy dobre. Git, nie? Załóż sobie te gogle na kask, zobaczysz. To pan po drodze był, czy tak? Nie, jadę do Markowic. Aha. Co, lepsze te gogle? No, dobre. A te kółko, to co jest? Do jazdy na kole. A pokaż sprzęta. Panu pokaż sprzęta. Jest. Co żeś z nim robił? Ale czyli buty założyłem. I co było w niej, powiedz? Było trochę rzeczy w niej. A co było? Całe sprzęgło było rozwalone. Aha. Cała tu trycka. Tutaj. Cała trycka. Łańcuch, tu ta zębatka też. A czemu nie zapalał? Nie wiem, gazik czy coś tam było, nie? Aha, zapany pewnie. No, ale i tak tam pan mówił, to jest dużo do roboty jeszcze w nim, tak szczerze, nie? Aha, jeszcze jest do roboty, ale jeździ. Ale w lepę nakleiłeś. Ma. Chyba jedna odpadła, nie? Jedna chwila odpadała, nie? Tak. Nie, ma. Widzisz, szkoda, że nie wiedziałem, że nie masz ciuchów, to bym ci przywiózł. Nie, no. Filip, pierwsze odpalenie. Yamaha 80. Wspólna jazda z Filipem. A to od czego jest?